Witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj po raz kolejny nad jeziorem Tomka. Łowimy na grunt. Może później jak nie będzie brało na grunt, no to weźmiemy spławik. I teraz mieszamy moją własną zanętę. A więc mieszamy zanętę. Chyba będzie trzeba dodać jeszcze więcej wody. Bo to z bułki tartej, więc będzie dość ciekawie. No, zanęta rozmieszana prawie, jeszcze tutaj tylko takie ostatnie kawałki. Mamy w ogóle 13 maja, czyli piątek 13, więc dzisiaj nie spodziewałem się jakichś specjalnych ryb, ale mimo to, iż piątek 13 do tej pory miałem szczęście dzisiaj, ale wszystko się okaże jeszcze. Nasz dzisiejszy zestaw wygląda tak, jest to sprężyna. Tutaj się swobodnie porusza, jak widzicie. Tam nie ma ciężarka, żeby ryba nie miała problemu z odjazdem. Będzie wtedy widać branie. Tutaj mamy ciężarek, żeby nie doszło do haczyka, który jest tutaj. I łowimy na czerwone robaki, a później może na skwaszoną waniliowo kukurydzę. Więc najpierw nabijamy zanętę do koszyczka, do sprężyny naszej. To jest dosłownie, będzie kilka rzutów, ponieważ już jest zachód słońca, a tu są dziki w ogóle, więc boję się trochę tu siedzieć do nocy. Znowu mam kłada po majówce jeszcze. Tak jak na majówce był, tak teraz też jest. Więc będę z Mariuszem jeździł tam dalej. No i na początek zakładamy czerwonego robaka. O, weźmy jakiegoś takiego leszczowego. No, taki pewnie będzie dobry. To zakładamy go na haczyk i będziemy oczywiście zarzucać. Więc do zobaczenia przy rybie. O, o, poniósł się ping-pong. O, chyba nie ma nic. Nie ma. Ale wyraźnie było widać branie. Możliwe, że nawet widzieliście. Ale sam nie wiem. No, robak jest podziobany i zwisa, więc no, była ryba jakaś. Słońce już zaszło, został tylko malutki kawałeczek, o tam wystaje, o tu, no, więc mam nadzieję, że ryba szybko weźmie, jak nie, no to trudno. Słońce już zaszło całkowicie, więc już jadę, no, była fajna atmosfera. Ale ryby niestety nie. Robak jest cały pogryziony. Tutaj możecie zobaczyć, że cały poszarpany. O. Był cały, a teraz jest tylko taka końcóweczka. No dobra, to zwijam się i do zobaczenia jutro. Szedłem jeszcze na staw pana Andrzeja. Połapać trochę ze względu, iż nad jeziorem nic nie wzięło. I proszę, jaki ładny, nieduży krąpik. Tamte ryby, co widzieliście na filmie, pierwszym filmie z Mariuszem, to były zwykłe pewnie płotki. Jeszcze film się wrzuca dopiero, więc nie wiadomo. No ale krąb wygląda, jest tak samo ubarwiony prawie jak płotka, więc myślę, że to po prostu wina zabarwienia wody lub dna. No, więc będzie jakaś jeszcze ryba, to oczywiście nagram wam tu, bo tam niestety było mało. Proszę, jaka piękna, ładna krasnopiórka. Więc wzięła od razu po tym, jak przynęto wpadła do wody, więc dość ładne branie. Złota jest. Wygląda na krasnopiórkę, nie wygląda na płotkę, bo ma, jest taka złota. I bardziej szeroka niż płoć,
więc myślę, że to jest krasnopiórka. Ale to mówiłem wam przed chwilą przy tym krąpiu, że to zależy wszystko od ubarwienia wody i w ogóle. Cały czas tu są spławy, ale wy pewnie nie widzicie. No dobra, wypuszczamy piękną rybkę. Popłynęła agresywnie i postaram się teraz nagrać wam branie. O, siedzi coś. Pewnie płotka. Tak, kolejna. Ta tym razem chyba te, może i takiej samej wielkości. Nie, troszeczkę mniejsza. O, taka. No to teraz ją odkaczę i wypuszczę. Nie chcę mi się już podchodzić do wody, więc... O, wypadła mi. Więc wrzucę ją tak po prostu do wody tutaj. O, i rzucam znowu. Jest kolejna rybka. Tym razem krąpik. Widzę, że będę musiał już brać latarkę. Wziął o godzinie 9:04 w nocy. Znaczy wieczorem jeszcze. Tam jeszcze tak widać wszystko. Więc odhaczam go i puszczam do wody. Już tutaj kończę go odhaczać właśnie. O, odhaczony i do wody. Teraz to się naprawdę zdziwiłem. Złapałem lina. Zaraz go zobaczycie. Może jeszcze wam się uda. Ale niestety nie zrobiło się tak jak potrzeba, ale zaraz może uda mi się to naprawić. No, naprawiłem już błąd. Jest lin. No kurde, jestem szczęśliwy. Taki zdziwiony jeszcze nie byłem. Udało się złapać coś innego. No, jestem bardzo zadowolony. Piątek 13 okazał się szczęśliwym dniem. No to teraz go odhaczę. No, taki piękny linek. Dzisiejsza naprawdę wyczekiwana ryba. Puszczamy lina. O, bardzo jestem zdziwiony z tego powodu, że złapałem tutaj lina. Jeszcze było go widać przez chwilę, jak odpływał. Zrobiłem z nim sobie troszeczkę zdjęć. No, jestem bardzo szczęśliwy. Jeszcze trochę tu zostanę właśnie z powodu tego lina, bo miałem już właśnie iść do domu. Jest kolejna rybka. Tym razem krąpik. Dość długo na niego czekałem. Wypuszczę go od czasu tamtego lina, który mnie bardzo pozytywnie zaskoczył. Jestem nadal wciąż zaskoczony tym, że złapałem tutaj lina. Bo ja ogólnie rzadko łapię liny. Raz na ruski rok, jak się jakiś trafi. Do dzisiaj, czyli do piątku 13, złapałem tylko, ostatnim razem złapałem na czerwcówce u Antka lina. No więc dobra, taki krąpiak do wody. Popłynął. I tamtym krąpikiem zakończyliśmy dzisiejszy dzień, czyli piątek 13. Muszę już wracać do domu, ponieważ nawet robaka nie mogę założyć. A jest już godzina, zaraz powiem. 9:31. Jestem pozytywnie nastawiony do tego łowiska. Więc na pewno będzie tu jakiś oddzielny film jeszcze. Może na przykład jeszcze w niedzielę nawet. Tutaj komar sobie lata. Do światła leci. No. Więc na dzisiaj koniec. Było zdecydowanie świetnie. Już pierwszą rybę. Drugą rybę. To jest leszcz. Już wyciągnąłem pierwszego jazgarza. Zaraz wam pokażę, jest w siatce. Wrzuciłem po prostu do wody, że no, spławik i patrzę, a branie i wyciągam leszcza. A tak w ogóle witam wszystkich w dniu drugim razem z Mariuszem teraz nad jeziorem Tonka. Z naszej kładki tutaj. Tam jest taka mgła, fajnie to strasznie wygląda. No i teraz wam pokażę tego jazgarza. Dokładnie po drugiej stronie. Zaplątał się, on ci zdechnie, Marcin. Weź go wypląć, żeby on normalnie mógł popływać.
Wiem. Uważaj na jego kolce. Wiem, to jest jego koń. Tutaj jazgasz o do siatki i potem oczywiście wszystko wypuszczamy. Celem siatki ma dobrze. No i niech siedzą. Kolejny jazgasz. Coś mi tutaj aparat się rozmazał. No. Rozmazał mi się tu trochę aparat, ale myślę, że nie będzie to jakoś takie szczególne przeszkadzające teraz. Ja to naprawię za chwilę, tylko tego jazgarza do siatki wpuszczę. O. Rzucił się, nie będę mógł leć. Taki. I do siatki. Maleszcza. Masz podbierę? Nie, trzeba go pociągnąć tak. Za, wezmę go całego. Ja spróbuję podnieść do góry. O, udało się. Ale normalnie całkowicie grunt zmniejszyłem? Jest dość duży, a mój spławik gdzie jest tam? Znikł. Nie, tam jest, widzę. Dobra, weź go. Kurde. Czarny. No, a mi tu latarka świeci, ja nawet nie wiem. Dobrze, będzie lepiej widać. Haczyk połknął strasznie daleko. Pokaż. Jeszcze raz. No, tutaj. W strzelach ma. No. To spróbuj go odhaczyć, a potem do siatki weźmiemy. Kolejna duża ryba. O, krąb. Znaczy nie jest taka duża, po prostu na krąbie jest duży. I kolejny połknął głęboko. Ale przynajmniej szybko wyszedł. No. Przynajmniej chociaż tego uratowałem. No, boleszcz pływa na powierzchni, niestety. Do góry bruchem. No właśnie, nie udało się go uratować. No, czasem tak bywa, weźmiemy go do jedzenia, się przynajmniej nie zmarnuje. Jak już jest zdechły. Mamy jazgarze. O, pokażę wam jeszcze jednego tutaj. Jeśli mu zdjęcie zrobi takie fajne na pomocy. Najlepiej, żeby był nastraszony. Boże, te są cztery jazgarze. O. To są takie szkodniki, tutaj uznają, dlatego ryby biorę te, które przeżyły, dostał pan Andrzeja. A te, które niestety zdechły, to trudno. Czyli na przykład leszcz. No dobra, to wypuszczamy. Najpierw weźmiemy tego na przykład, o. No, następny. Strasznie one kują. Ale to tam niezbyt przeszkadza mi. I ostatni. O. No i teraz jedziemy na staw pana Andrzeja. Złapałem o konia, ale kurde, zoomą mam. Dobra. Złapałem o konia. Taki sporawy. Nie wiedziałem, że tu są o konie. No, a Mariusz złapał karasia, którego tu wpuszczaliśmy. Jak widzicie, widzieliście, no, jak oglądaliście majówkę, to wiecie. Wypuszczam tego okonka. Nie wiedziałem, że tu są. Myślałem, że pierwszego tu wpuściłem. Niestety dzisiaj wpuściliśmy też. O. Karasia delikatnie wypuszcza podbieraczka. Tak, takiego małego. O, i popłynął. No, karaś był po raz może nawet trzeci złapany. Bo nie wiadomo, czy na zajączkach ktoś go jeszcze złapał. Już ma kolejnego karasia. Trzeba było do podbieraka, bo był za ciężko go było wypolować. No, ten większy trochę już urósł. Chyba ten największy, Marcin, co wtedy złowiliśmy. No. A może pan Andrzej jeszcze wpuszczał karasia? Nie, pan Andrzej nie wpuszczał karasia. Piękny, duży karaś. Od razu karaś jak bierze, to spławik w dół cały czas idzie. No. I odjeżdża. Delikatnie. Popłynął. Uciekł po prostu pod brzeg. No, jak to zawsze karaś. Razem ja złowiłem karasia. Tak, tylko że tutaj też aparat jakoś. Pierwszego. Tak. Mariusz już złapał dwa, ja złapałem pierwszego, tylko też mi się tu aparat jakoś schrzanił. O. Popłynął. Złapał dużą płoć. O. Pokaż
teraz sam upłoć. Ale tak wiesz, na ręce. Żeby było takie... Jaki rozmiar. No, taka. No to odhaczaj i wypuszczaj. Co to dłużej męczyć? Mocno uznęło, ale... Niestety, to jest odhaczanie ryby. No, więc tutaj nie będę pokazywał odhaczania, tylko teraz jak Mariusz będzie wypuszczał, okej? No, Mariusz wypuściła swoją płoć. Ciężko było odhaczyć trochę mordę, nie rozwaliło. No, trochę z niej kiepsko, ale myślę, że przeżyje. Śrubę. Karaś. Ale się wędka gnie. Idę go w rękę podbiorę. Ja go podbiorę, Ja go podbiorę. Mam go. Chyba... Złocisty, piękny, duży karaś. No, złocisty, zobaczcie. Chyba złocisty. Złocisty. Tak, złocisty. Można to poznać po płetwie, która jest zaokrąglona. I ma łuski złociste. No właśnie. Tutaj innych nie ma. Ale spójrzcie, jak pięknie się zaczepił, delikatnie. Więc odczepiamy i wypuszczamy. Popłynął. Piękna nagroda za cały dzień tego zdjęcia. Tak. Dzisiaj łowca, kolejny karaś. O, taki. No więc odhaczaj. Odhaczamy go. Ja się trochę łyknął, ale myślę, że da się... O, lubi na haczyk. Na haczykiem poruszać, żeby oddał haczyk. O. Ale robaczkę sobie nie weźmie. I ucieć powrotem tam. Tak. Mariusz złapał okonia. Przebiegł. Ten też chyba głęboko połknął. Nie, wystaje haczyk, ale mi się wydawało, że głęboko. Trzeba go złapać, żeby można było go całego zobaczyć. O, taki okoń. Ładny. No, dobra. Taki nieco lepszy przyłów. No. Okonia to oczywiście. Od razu do tego. Pięknie poszedł. Jest większa płotka, taka. Wzięła na białego robaka dzikuna. O. Puszczamy. O. Jest okoń, bardzo ładnie ubarwiony. O. Tutaj się nastraszył fajnie. Wypuszczamy. O, poszedł. Jest karaś u Mariusza. Jesteśmy w ogóle na stolikiem, na którym byliśmy na majówce. Tylko w innym miejscu, wcześniej byliśmy tam, tylko tam jest teraz zajęte. Tutaj do siatki wszystkie karasie. Jakiś krzywy facet nam zajął miejsce. Właśnie, jakiś krzywy facet nam zajął miejsce. No i łowimy. Mariusz dzisiaj ma kolejnego karasia. Chyba ósmy. Wszystkie złociste tutaj. Do siatki. Tam coś dalej łowimy. Bierze coś na rozsówkę, ale nie wiemy co to, bo nie możemy wyciągnąć. Właśnie. To jest sławik. Tam jest sławik. Gdzieś może go widzicie, może nie, nie wiem. Tu jest mój sławik. O. Go dobrze widać. A Mariusz łowi tutaj tylko. Teraz opokaraj się. No. Poruszymy trochę robakiem. Jest. Siedzi? Siedzi coś. Okoń. Bardzo mały. No. Brudy z robaka, z haczyka. Taki pięknie ubarwiony, ale oddaj robaka. Taki, ale mały. No. Do wody od razu. Nareszcie po godzinie niezłowienia nic. Na tym stawie złapałem pierwszą rybę, czyli okonia. W tym oczku tutaj. No. Od razu wypuszczamy. No. Jest druga rybka. Też okoń. Też okoń. No to w tym oczku małym, więc niczego innego się raczej nie będę spodziewał. No i kurde, uciekł razem z całym zestawem.
No, jeszcze tylko kiełbia mogę się spodziewać. Taki okonek, piękny, mały. Do wody. Popłynął. Moja trzecia rybka, też okoń. Wypuszczamy, bo już odhaczyłem go. Tylko fajnie takie zdjęcie mu zrobię. O, i wypuszczamy. Popłynął, tak ładnie. Ale super widać. Widzę. O, ale ładny był. Ale uciekł fajnie. Akurat nie było widać, ale dobra. Było w samym rogu. Jest okon. Zmniejszę zooma. Kurna się przewala. Mariusz ma karasia, ten już większy, dlatego nagrywamy. Na dzikuna. Właśnie, pokaż go. O, no, dawaj. Do siatki. Potem wszystko zważymy, prawie wszystko, bo okonie na przykład wypuszczałem. Mam dzisiaj pierwszego karasia na tym stawiku, na wędkę Mariusza. Ładny. Do siateczki. Ale nie na twoją. O. Poszedł. A karasia? O. Patrz, macie jakaś ścieżka bombi, ja tam witam. Tam tu nim. No. No to weź go do tego. Do siatki idzie. Kolejny karaś. Maćka. Więc małe biorę tutaj. Nie tak jak na komercji, co możliwe, że już widzieliście film. Hol karasia, a chyba nie ma? Okoń malutki. A ja przez ten czas złapałem karasia. Ale się obkręca tutaj śmiesznie. O. Po co mi on? Człowieku, posrało cię? Dobra, może nie ucieknie. Ale to tam mamy już ich dużo, to nie będzie ten. Tylko, że to jest mój, ma nie uciec. Co? A po co? Jakbyśmy zaciągnęli tylko koni. Tam jeszcze dobija. O, odhaczony taki karasek do siateczki. No i zaraz będę. O, jest kolejny karaś, pokaż go tu. Zdjęcie sykniesz? No i. Dobra. No. Taki karaś. Odhaczamy i, i do siatki. Tak. Karaś pospolity, karaś złocisty. Można to poznać, zaraz wam to pokażę, ciekawe. Nie dość, że po kolorze łusek, to jeszcze po płetwie. Zobaczcie, przyjrzycie się tu. Płetwa jest... Weź ustaw ostrość, kliknij na płetwę. Znaczy starszy już. Na płetwę kliknij, tylko raz. O, jest ona taka wygrzbiecona jakby, a u karasia srebrzystego wchodzi ona do środka. No to do siatki. O, tutaj weź. No.
tym karasie właśnie wyciągam wagę i się rozjeżdżam. O matko jedyna. Dobra. Dawaj. Za ten. Czekaj. Mam. Dobra, pokaż. O Jezu! Co to się zrobiło? To wejdź za ten. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Jak zdjąłeś? Było 20 kg. Ale walnęło, to się zdziwiłem. Zaraz zadążyłem. Sznureczek. Szybko na prawo. Ale jaką pędz, nie? No. Taki gruby sznurek. Po prostu pyk i już. Za ciężka ilość ryb. No, jeszcze. Dawaj. Jest tutaj... Dwa coś. Dwa i... Dwie kreski. Kilograma. No, to... No, same to. Karasie, tylko jeszcze kubików. Siedzi? Jest jeszcze jeden. Jest jeszcze jeden karaś. Ostatnia moja ryba, bo ja się jeździć będę do domu. Właśnie, ja jeszcze zostanę tutaj. Z naszym kolegą. Którego imienia znowu zapomniałem. Maciek. Maciek, no, z Maćkiem. To dawaj ją jeszcze i znowu. Jeszcze zważymy tego. Ty, teraz jest 2,5. Serio. Brawo, fajnie. No, 2,5 kg. 30 deko ten karaj ważył. Możliwe. Dobra, nie baw się tą wagą, bo ci brało. Aha. Dobra, sio. Jest karaś kolejny. Ale już odwiozę Mariusza. Mały. Głupiego Mariusza? Nie mów tak. Niedawno złowiłem jakiś. O właśnie, pokaż. Jak nas nie było, to złowił tu kolega nasz, którego znowu zapomniał imienia. Maciej chyba, tak? Tak. No takiego dużego karasia. Pokaż, do zdjęcia ci zrobię. O, taki. No. No i cały czas nam biorą. No. Wpuścimy to potem do innego stawku. Przy karaś tym razem ją złowiłem. Przy tamtych bąblach. Tam cały czas bąbluje. To jest najprawdopodobniej karp. Na 90%. To jest karp. Więc rzucamy tam teraz. Na... Ja łowię na 4 dzikuny. Ja chyba na... Teraz mam 3. Do siatki. Wszystko do jednej siatki wrzucamy teraz. Jechał składnik przed chwilą, znowu. Zaczynaj. Siedzi. Siedzi karasiek. Krąb. Krąb. Nie, czekaj, pokaż. Krąb. Ale zaje fajny, teraz o takiej porze krąb. No bo krąpie w nocy biorę. Nigdy, nie, ja w dzień łapałem. Ale krąpie najlepiej właśnie w nocy. To mój pierwszy krąb w życiu na tym stawku. No co jest, włącz się latarka. To mój pierwszy krąb w życiu. Kurde! Oj, jeny. O nie, no taki los. Kurde, mój pierwszy krąb tutaj w życiu. W każdym razie masz pokazane na filmiku, więc będzie udowodnione, że złapałeś. Witam wszystkich na dniu trzecim. Jesteśmy dzisiaj z Maćkiem. Maćkiem, tak? Maćkę? Maćkiem. No i Mariuszem, tylko że Mariusz będzie łowił w innym miejscu chyba. No i już złapałem pierwszego karasia. Dzisiaj jako pierwszy, wczoraj jako ostatni. Wrzucamy do siatki, zrobimy sobie takie zawody kilogramów, a potem wypuścimy. Mój drugi karaś, tym razem złocisty. O. A ja karasia. Przed chwilą. Mariusz zapoł konia. Łapałem takie kiełby, takie karasia. Ja dwa razy większego wczoraj rano. O, Mariusz ma takiego konia. No, to idź go tam wypuść, ja też tego karasia wypuszczę. Takie karasie biorą. Tak? Pokaż jakie. Pokaż jakie. Takie o. No, takie karasie tam biorą podobno, więc zaraz tam będziemy iść. No to... Do siatki. No, jest kolejny karaś. Na tym razem na dendrobenę. O. Mariusz ma branie. Siedzi nie. O,
Maciek się przenosi, gdzie idzie. Gdzie idziesz? Siedzi. Dobrze. Karaś? I tu nie ma okej. No taki średni. No. Jak dłoni. Tam wczoraj tak mało było, a tutaj biorę tylko takie. Jak... Siedzi, karaś. O, gdzie jest to? Jakaś mała ryba pod powierzchnię uciekała. No. Od karasia. Takie nie za duże, nie za małe. Akurat. No. Wszystko idzie do takiego drugiego stawu. Michał, tak Michał? Maciek, zobacz takiego konia dużego, pokaż go. O, na rosówkę. No, pokaż, zaraz zmierzymy go później. No. No, na czerwoną rosówkę, ładny. Duży. No, duży. Uwielbiam konia. No to dawaj teraz go zmierzymy. Ty masz tutaj? No mam. Okoń ma 22 cm i jest tutaj w siatce. O, żeby nie uciekł. No i teraz przydarzy się na miejscówkę tam, gdzie Maciek zabił tego konia, bo tutaj mi przestało brać. Mój czwarty karaś. Niestety coś długo. Czekam teraz na te ryby. Nie. Czekałem przynajmniej długo. Na tamtej miejscówce. Teraz szedłem tutaj i prawie od razu. No, tam przestało brać. Teraz tak szybko go odhaczę. Daj, ja cię patrzę. Czekaj. Nie, wystarczy. O. Ucieka. Chce wolności. Ale niedługo ją dostanie. Będzie miał wolność. Kolejny karaś. Znowu Maciek, tak Maciek? No. Tak, no, cały czas zapominam. Maciek i Michał. Prawie to samo to jest, no. Ale jednak inny. Tak. No. Siedzi karaś, tylko że nie chcę się wynurzyć. Ten już większy troszeczkę. No, wiesz, no ty, spory jest. Spory. No, do siateczki. No dobra. Tam brało przez chwilę na żywca, ale przestało i dlatego nie włączyłem nagrzewania wcześniej. Kolejny karaś złocisty. O. Taki super ma takie śmieszne skurcze, zobaczcie. Jak każdy karaś ma. No, do siatki. Nie męczymy go więcej. Wypuszczamy ryby. Właśnie idziemy na staw pana Andrzeja. Najpierw wypuszczamy okonie, bo są w najgorszym stanie. Karasie to tam wytrzymałe. To je się wsadzi jeszcze na początku ze siatką do wody. Chodź tutaj, bo tu jest lepszy brzeg. Tutaj poklony. Chodź tu. Dobra, najpierw duży. Pokaż go. Okoń 22 cm mierzony do wody. Teraz ten. Mariusz go złapał. Bo trzeba troszeczkę dotlenić. Przy okazji tamte też wypuszczaj. Ja bym wypuszczać? No, wszystko. Te nie żyją. Chodź ale ten? Spróbuj. Te żyją. Czekaj, ten może przeżyć. Te żyją. Ten okoń jak zopie tchu, to przeżyje też. Ale dobra, go zostawimy na razie tutaj na brzegu. Ten też zostaw na brzegu jeszcze. Te żywisz już z szklanki. No, może się uda je uratować. Żeby nie uciekły, tak zostaw. Bo trzeba też karasia wypuścić. Ale ten już żyje cały. Do tego zawal. Karasie takie siatki. O, też tam pływają. 5,5 kg było ważone. Teraz ranim
mówimy o konie i te karasie poprawiamy. Dobra. No to tyle w tym odcinku. Może jeszcze coś uda się złapać tutaj nad stołem pana Andrzeja później, ale to zobaczymy. Patrz.